Języki przychodzą i odchodzą. Coś około 7000 języków naturalnych zostało udokumentowanych w jednej formie lub innej od początku zapisanej historii. I przynajmniej 1000 więcej języków zostało wynalezionych przez ludzi w celach od magii do komunikacji pozaziemskiej. Ale żaden język nie ma dziwniejszej historii niż język enochiański. Być może najdziwniejsze ze wszystkiego jest to, że wciąż nie wiemy, czy jest to język naturalny czy wynaleziony, albo czy może to być język aniołów, jak wierzyli jego twórcy. Enochiański to tajemniczy język, który w XVI wieku okultyści John Dee i Edward Kelley zapisali w swoich prywatnych dziennikach. Twierdzili oni, że ta niebiańska mowa pozwalała magom i okultystom komunikować się z aniołami. Termin enochiański pochodzi od biblijnej postaci Henocha, który był źródłem ukrytej wiedzy mistycznej i został zabrany do nieba. Według Księgi Rodzaju chodził z Bogiem, a list do Hebrajczyków stwierdza, że został zabrany z tego życia, aby nie doświadczył śmierci. Dzienniki Dee i Kelleya zawierają stosunkowo niewielką ilość tekstu. Donald Laycock, australijski sceptyk i lingwista, zbadał dzienniki enochiańskie i kwestionuje wszelkie twierdzenia o niezwykłych cechach. Nieprzetłumaczone pisma w manuskrypcie Liber Loagaeth wykazują raczej wzorce przypominające glosolalię niż prawdziwy język. Dee nie dokonał rozróżnienia między treścią Liber Loagaeth a przetłumaczonym językiem wezwań, który bardziej przypomina język skonstruowany. Język początkowo określany jako anielski przez Dee, a później określany jako enochiański przez późniejszych autorów, przypomina angielski pod względem fonologii i gramatyki. Jednak z powodu nieodpowiednich tłumaczeń język ten nie ma spójnej morfologii. Podczas gdy niektóre enochiańskie słowa są podobne do słów i nazw znalezionych w Biblii, większość z nich nie ma dostrzeganej etymologii. W dziennikach Dee język ten jest alternatywnie określany jako niebiańska mowa, pierwszy język Boga Chrystusa, święty język lub po prostu język aniołów. Aniołowie Dee twierdzili, że był to ten sam język, którego Adam używał w raju, aby przypisać nazwy do wszystkiego, co doprowadziło Dee do nazwania go Adamikal. Termin enochiański wywodzi się z przekonania Dee, że Enoch, postać biblijna, był ostatnią osobą przed Dee i Kelleyem, która posiadała wiedzę o tym języku. Według horoskopu, który później napisał dla siebie, John Dee urodził się w Mortlake rano 13 lipca 1527 roku pod znakiem Raka, strzelcem na wschodzie, dobry znak, jak mówią astrologowie, dla kariery opartej na nauce i okultyzmie. Jego ojciec, Roland Dee, był nadzorcą królewskiego stołu na angielskim dworze. Ale John Dee dopiero później miał się poszczycić dumnie genealogią, która obejmowała walijskich królów i książąt, aż do samego króla Artura. Bez względu na prawdziwość tych twierdzeń, pewne jest, że John Dee stał się wybitnym człowiekiem samym w sobie. Choć mało publikował, wydaje się, że wywarł potężny intelektualny wpływ na największe umysły epoki. Był oddanym, wręcz fanatycznym uczonym. Postanowił, będąc studentem na Uniwersytecie Cambridge, poświęcić 18 godzin na naukę każdego dnia, mając tylko 4 godziny na sen i 2 godziny na posiłki. Ukończył studia magisterskie w 1548 roku, później wygłaszał wykłady na Uniwersytecie w Paryżu, które przyciągnęły tyle studentów, że musieli tłoczyć się przy oknach, aby słuchać. Wtedy Dee miał tylko 23 lata. Jego reputacja w Europie i w kraju nadal rosła, chociaż zawsze była temperowana ignoranckim lękiem przed nim jako czarownikiem i demonologiem. Podjął niewiele rzeczywistych prac, ponieważ zawsze był zależny przez większość życia od królewskich i kościelnych pensji, które nigdy nie przekraczały więcej niż około 80 funtów rocznie. Przez większość życia cierpiał na chroniczny brak pieniędzy, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wydał ponad 3000 funtów lub 80 tysięcy funtów mniej więcej obecnej wartości na zbudowanie największej biblioteki w elizabetańskiej Anglii. Pewne pojęcia o zakresie zainteresowań Dee można uzyskać z zawartości tej biblioteki, która zawierała co najmniej 2500 wydrukowanych książek i rękopisów. Prace dotyczyły matematyki, alchemii, filozofii, literatury klasycznej, geografii i tradycji hermetycznej. Dee gruntownie studiował chrześcijańską kabałę, szczególnie z prac Corneliusa Agrippa, i coraz bardziej zagłębiał się w tradycję kabałową w miarę upływu czasu. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zaczął szukać lub osiągać skuteczną komunikację z istotami, które uważał za anioły, ale prawdopodobnie nie było to przed rokiem 1581. Od około marca tego samego roku, jak wynika z jego prywatnego dziennika, dręczyły go dziwne sny i dziwne stukania w nocy. Dla tych, którzy akceptują obiektywną rzeczywistość duchów Dee, wydaje się, że duchy były zaniepokojone nawiązaniem kontaktu z nim, a nie odwrotnie. Niezależnie od tego, do października tego roku Dee znalazł medium, Barnabasa Saula, który, używając jako kryształu kamienia podarowanego Dee przez przyjaciela, przekazywał Dee słowa aniołów, Anaela i Michała. A później zaprzeczył, że widział jakiekolwiek duchy, obawiając się oskarżenia o czary. Ale Dee był niezadowolony z Saula jako medium i zwolnił go po kilku miesiącach pracy. Na szczęście, ponieważ apetyt Dee na komunikację duchową został całkowicie zaostrzony, w jego domu w Mortlake 8 marca 1582 roku pojawił się mężczyzna, który przedstawił się jako Edward Talbot, później znany pod swoim prawdziwym imieniem Edward Kelley. Kelley miał wtedy około 27 lat, ale jego poprzednie życie pozostaje pewną tajemnicą. Istnieje długoletnia tradycja, niestety słabo udokumentowana, że miał obcięte uszy za fałszerstwo. Wydaje się, że był pewnego rodzaju okultystycznym oszustem, podróżując po Anglii, żyjąc z reputacji w dziedzinie alchemii i przygotowywania magicznych eliksirów. W kilku przypadkach wiadomo, że miał w posiadaniu stare książki, czasami wszywsze, podające miejsca ukrytych skarbów. Nie był niewykształcony. Studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim, ale został prawdopodobnie zwolniony. Mówił dobrze po łacinie, wystarczająco dobrze, by podróżować po Europie i rozmawiać z kontynentalnymi przyjaciółmi Dee. Popełniał często błędy gramatyczne, ale o jego ogólnej inteligencji nie ma wątpliwości. Dee był początkowo podejrzliwy wobec tego młodego człowieka, który oferował swoje usługi jako skryba, czyli medium wizjonerskie. Wydaje się, że Dee myślał, że Kelley mógł być szpiegiem wysłanym, aby zdobyć informacje na temat jego praktyk okultystycznych i donieść na niego władzom. Ale wątpliwości musiały zostać rozwiane, bo już 10 marca tego roku Dee przeprowadzał próbę z nowym medium, z takim sukcesem, że rozpoczęło się tego dnia dziwne i bliskie stowarzyszenie między dwoma mężczyznami, które miało trwać przez około 7 lat i które zaangażowało ich w szereg działań z całą gamą duchów różnej płci i wieku, z magicznymi tabliczkami, zagubionymi i cudownie odnalezionymi książkami, ukrytymi skarbami, przepisami alchemicznymi, a na końcu kuriozalnym aktem nowoczesności – wymianą żon. Kelley odniósł natychmiastowy sukces jako medium, a przy pierwszej odnotowanej okazji otrzymał wizję Uriela, który ujawnił swój sekretny sigil lub inaczej znak i dał wstępne instrukcje dotyczące budowy potężnego magicznego talizmanu – Sigillum Aemeth, który miał być wykonany z wosku i używany w dalszych inwokacjach. Oryginalną tabliczkę i mniejsze podobne można nadal oglądać w Muzeum Brytyjskim. Wzorzec dla prawie wszystkich zarejestrowanych seansów jest ustalony na samym początku. Seans rozpoczyna się modlitwą, magiczny kryształ zostaje odkryty, a Kelley widzi wizję i słyszy głosy, których treści przekazuje Dee, który potem je zapisuje. Istnieją dwie różne wersje alfabetu enochiańskiego, z których jedna różni się nieco od drugiej. Pierwsza wersja znajduje się w manuskrypcie Dee, pierwszych 5 księgach tajemnic, a druga i ogólnie bardziej akceptowana wersja znajduje się w Liber Loagaeth. Wiele wiadomości Kelleya składało się z liter alfabetu ułożonych w kwadraty. Koniecznie będzie szczegółowe zbadanie niektórych wczesnych przykładów, jeśli mamy być w stanie sformułować jakiekolwiek spójne teorie na temat mistycznego języka, który został wyprodukowany podczas późniejszych sesji. Dwa z najwcześniejszych kwadratów przekazanych przez duchy za pośrednictwem Kelleya są następujące. Odnosząc się do pierwszego kwadratu, Dee jest poinstruowany, aby czytać w dół. Robi to i zaczynając od lewej kolumny znajduje następujące anielskie imiona: Zabkiel, Zadekiel, Kumael, Rafael, Haniel, Michael, Gabriel, ze znakiem krzyża, aby wypełnić ostatni kwadrat. Procedura z drugim kwadratem jest nieco bardziej skomplikowana. Liczby 8, 26 i 30 należy odczytywać jako L na końcu imion. 21 to litera E, a imiona należy odczytywać po przekątnej w kierunku południowo-zachodnim, zaczynając od S w lewym górnym rogu. Powstały następujące imiona: Esbatiel, Zadiekiel, Madimiel, Semeliel, Nogahel, Korabiel, Lewanael. W większości tych anielskich imion nie ma nic nowego. Cóż, przynajmniej dzisiaj. Wtedy było to dla Kelleya i Dee nie lada odkrycie. Zaskakujące jest jednak to, że nigdy więcej w ciągu 7 lat seansów, które nastąpiły później, nie otrzymaliśmy jasnego obrazu formowania kwadratu z wcześniej znanych elementów i tylko rzadko jesteśmy w stanie z całą pewnością powiedzieć, w jaki sposób nazwy zostały wygenerowane z kwadratów. Prawie 100 kolejnych kwadratów jest dyktowanych przez duchy, niektóre z nich są tak duże jak 49×49. Niektóre są dyktowane prosto, litera po literze, inne są tworzone przez przestawienie wcześniej podyktowanych kwadratów. ale szczegóły ich tworzenia stają się bardziej zaskakujące. Albo dlatego, że procedura staje się coraz bardziej złożona, albo dlatego, że Dee nie zawraca sobie już głowy ustalaniem szczegółów dla siebie albo obu. Jeśli język enochiański jest generowany przez jakiś systematyczny proces kwadratów, czy to jako szyfr, czy jako zestaw mistycznych słów, nie ma na niego metody. 26 marca 1583 roku Edward Kelley stworzył pierwszy materiał dotyczący anielskiego języka. Tego dnia miał on wizję magicznej księgi, której kartki, być może nieuchronnie, wypełnione były kwadratami. Dyktowanie zawartości tej księgi zajmuje seanse przez następne 13 miesięcy, z pewnymi przerwami, w których duchy dyktują inne sprawy lub w ogóle odmawiają pojawiania się. Występuje również pewna ingerencja duchów nieanielskich, głównie typu, którzy okultyści rozpoznaliby jako żywiołaki. Język został zapisany głównie w alfabecie łacińskim, jednak poszczególne słowa zapisane w alfabecie enochiańskim pojawiają się sporadycznie w rękopisach. W skrypcie znajduje się 21 liter. Jedna litera pojawia się z kropką diaktryczną lub bez niej. Dee odwzorował te litery alfabetu adamicznego na 22 litery alfabetu angielskiego, traktując U i V jako warianty pozycyjne, jak to było powszechne w tamtym czasie. I pomijając angielskie litery J, K i W, pismo enochiańskie jest zapisane od prawej do lewej w dzienniku Johna Dee, a różne dokumenty mają nieco inne formy pisma. Alfabet ma również wiele podobieństw graficznych do pisma, również przypisywanego prorokowi Henochowi, które pojawiało się w Oarchadumia kontra Alchamian Jonasa Panteusa, którego kopia była własnością Dee. Fonologia języka enochiańskiego jest całkowicie angielska, z wyjątkiem trudnych sekwencji, takich jak te. Podobnie ortografia enochiańska ściśle podąża za ortografią wczesnonowożytnego języka angielskiego, na przykład posiadając miękkie i twarde C i G oraz w używaniu digrafów CH, PH, SH i TH. Laycock zmapował ortografię enochiańską dla jej systemu dźwiękowego i powiedział, że wynikowa wymowa sprawia, że brzmi ona znacznie bardziej jak angielska niż wygląda na pierwszy rzut oka. Jednak trudne ciągi spółgłosek i samogłosek w słowach takich jak oana, paomd, smnat i nocw są rodzajem wzoru, który można uzyskać, łącząc litery z tekstów arbitralny wzór. Jak zauważa Laycock, czytelnik może to sprawdzić, biorąc na przykład co 10. literę na tej stronie i dzieląc ciąg liter na słowa. Utworzony tekst będzie wyglądał raczej jak enochiański. Litery enochiańskie wraz z ich nazwami i angielskimi odpowiednikami podanymi przez Dee oraz wymową zrekonstruowaną przez Laycocka są następujące. Współczesne konwencje wymowy różnią się w zależności od przynależności praktykującego. Gramatyka jest w większości pozbawiona przedimków i przyimków. Przymiotniki są dość rzadkie. Aaron Leitch identyfikuje kilka afiksów w języku enochiańskim, w tym o oznaczający z i ax, który działa jak ing w języku angielskim. Leitch zauważa, że w przeciwieństwie do angielskiego, enochiański wydaje się mieć przypadek wołacza, cytując notatkę Dee na marginesie pierwszej tabeli Logatech. Befes de vocative case of befafes. Związki są częste w korpusie enochiańskim. Modyfikatory i wskaźniki są zazwyczaj łączone z rzeczownikami i czasownikami modyfikowanymi lub wskazywanymi. Związki te mogą występować z zaimkami wskazującymi i spójnikami, a także z różnymi formami czasownika być. Mniej powszechne jest łączenie rzeczowników z przymiotnikami lub innymi czasownikami. Związki mogą wykazywać różne pisownie łączonych słów. Koniugacja może skutkować zmianami w pisowni, które mogą wydawać się przypadkowe lub chaotyczne. Z tego powodu Aaron Leitch wyraził wątpliwość co do tego, czy język enochiański faktycznie posiada koniugację. Bardzo skąpe dowody na koniugację czasowników enochiańskich wydają się dość przypominać język angielski, w tym czasownik być, który jest wysoce nieregularny. Według słownika Laycocka za największą liczbę, według słownika Laycocka, że największa liczba form jest rejestrowana dla być i dla goch, czyli powiedzieć. Należy zauważyć, że Christeos, niech będzie, może pochodzić od Chrystusa, a jeśli tak, to nie jest częścią koniugacji. W przypadku negacji czasowników poświadczone są dwie konstrukcje, np. hisge, nie są, i ip uran, nie widzieć. Enochian posiada zaimki osobowe, ale są one rzadkie i używane w sposób, który może być trudny do zrozumienia. Względne zaimki dzierżawcze istnieją, ale są używane oszczędnie. Poświadczone zaimki osobowe według Dee to. Natomiast zaimki wskazujące to oj, unal, prias i prias. Szyk wyrazów jest ściśle zgodny z angielskim, z wyjątkiem braku przedimków i przyimków. Przymiotniki choć rzadkie, zazwyczaj poprzedzają rzeczownik, tak jak w angielskim przypadku. Laycock zauważa, że w korpusie tekstów enochiańskich znajduje się około 250 różnych słów, z których ponad połowa występuje tylko raz. Kilka z nich przypomina słowa z Biblii, głównie nazwy własne, zarówno pod względem brzmienia, jak i znaczenia. Na przykład Lukitwias, jasność, przypomina Lucyfera, niosącego światło. Babalont, niegodziwy, nierządnica, przypomina Babilon. Leicht zauważa szereg słów źródłowych w języku enochiańskim. Wymienia m.in. doch, i, ija, ijat jako prawdopodobne słowa źródłowe. Co one oznaczają? Podczas gdy angielskie kluczowe zawierają większość znanego słownictwa enochiańskiego, dziesiątki innych słów można znaleźć w dziennikach Dee. Tysiące dodatkowych, niezidentyfikowanych słów zawartych jest w Liber Loagaeth. Laycock zauważa, że materiał w Liber Loagaeth wydaje się różnic od języka wezwań znalezionych w kluczach angielskich, które wydają się być wygenerowane z tabel i kwadratów Logatech. Według Laycocka teksty w Logatech pokazują wzorce charakterystycznie występujące w pewnych rodzajach bezsensownego języka, taki jak glosolalia, który jest często wytwarzany w warunkach podobnych do transu. Innymi słowy, Kelley mógł mówić językami, nie ma dowodów na to, że te wczesne inwokacje są jakąkolwiek formą języka. W ogóle system liczbowy jest niewytłumaczalny. Wydaje się możliwe zidentyfikowanie cyfr od 0 do 10. Testem każdego przyszłego duchowego objawienia języka enochiańskiego będzie wyjaśnienie tego systemu liczbowego. Ze względu na utratę części oryginalnych rękopisów Johna Dee pojawiły się interpretacje dotyczące znaczenia, ważności i autentyczności języka enochiańskiego. Niektórzy magowie twierdzą, że jest to najstarszy język na świecie poprzedzający wszystkie inne ludzkie języki. W niektórych kręgach jest uważane za jedno z najpotężniejszych odmian magii i jest metodą kontaktowania się z inteligencjami z innych wymiarów. Język enochiański został przyjęty i spopularyzowany przez okultystów takich jak Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku, Aleistera Crowleya czy Antona LaVeya, założyciela Kościoła Szatana. Wielu satanistów włączyło nawet klucze enochiańskie do swoich rytuałów, a niektórzy przyjęli cały język do użytku. Dee wierzył, że enochiański jest językiem adamicznym, powszechnie używanym przed pomieszaniem języków. Jednak współczesna analiza pokazuje, że enochiański jest językiem skonstruowanym na wzór angielskiego. Szyk wyrazów jest ściśle zgodny z angielskim, z wyjątkiem braku przedimków i przyimków. Bardzo skąpe dowody na koniguację czasowników enochiańskich również przypominają angielski, bardziej niż w przypadku języków semickich, takich jak hebrajski, o których Dee mówił, że były zdegradowanymi wersjami języka enochiańskiego. To tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat anielskiego języka. A jeśli masz pomysł na następny odcinek, pisz. Do widzenia.